Dzisiaj znów temat z wyższej półki, ponieważ w tym czasie przemiany i transformacji, gdy stare odchodzi, nowego jeszcze nie widać, często zwykliśmy robić coś na siłę. Chcemy coś za wszelką cenę osiągnąć. A tutaj siły wyższe mówią, nadszedł ponownie czas wycofania. Eremita. Spotkanie z wewnętrznym mrokiem, tak, tam jest jeszcze troszeczkę do usunięcia. I następnym krokiem będzie odkrycie nowych zdolności, talentów, skarbów ukrytych głęboko w Twojej duszy. Eremita to moment, gdzie poznajesz siebie, naprawdę siebie. Czyli nie tą istotę w tym ciele materialnym, w którym wędrujesz tutaj dokładnie teraz, w tym momencie, ale Twoją duszę, która ma za sobą już mnóstwo innych wcieleń i teraz doświadcza czegoś w tym pojeździe. Eremita to również ten, który odkrywa mądrość wyższą w sobie. Ale znów nie w tym, czego nauczyliśmy się w tym życiu, ale w sobie, we własnej duszy. Dzisiejszym przewodnikiem naszej 168. ceremonii jest bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe zwierzę mocy. Naszym przewodnikiem dzisiaj będzie skarabeusz. Tak. Skarabeusz, który pokaże Ci, jak sprawdzić, czy Twoje serce jest lżejsze niż piórko? Czy też są tam jeszcze jakieś ciężary, które trzeba przemienić, przetransformować? Skarabeusz to ten, który toczy kulę z odchodów, z przeszłości, z tego, co już zostało strawione i wydalone i co trzeba raz na zawsze oczyścić i usunąć. Składa w niej jajo, z tego powstaje nowe życie, czyli znów przemiana i transformacja w nową postać. I zakopuje to głęboko, by dokonał się proces unicestwienia. Skarabeusz to również bardzo wyjątkowy przewodnik, który pomoże Ci odkryć Twój własny kolor. Kolor Twojej duszy, ale również znaleźć harmonię, czyli wykorzystać magię kolorów do tego, by coś przyspieszyć, coś osiągnąć, dodać sobie siły, dodać sobie mocy, może coś zrównoważyć, a może przed czymś się ukryć. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Nasze spotkanie rozpoczynamy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Tak, znowu jesteśmy w magicznej oazie. Ja wiem, ja również tęsknię już za innymi miejscami, ale one nadejdą. W czasie przemiany, transformacji, płonącej wieży, dokładnie to miejsce jest odpowiednie i jego energia, aby pewne rzeczy jeszcze usunąć, jeszcze przepracować, wyciągnąć wnioski, podjąć mądre decyzje i ukształtować to, co nowe.